zamknięty szybik. Chcemy szukać dalej. Jesteśmy w bliżej nieokreślonym miejscu. Szukamy wejść do sztoli, na której nie mamy żadnej informacji. Wejdziemy w kolejną hałdę. Rejon strasznie porobiony. To jest kolejny wykop. Andrzeja tam kusi do dziury wjechać, chciałby będzie łapać do nogi, nurkuje, żeby nie zanurkowało za głęboko. Trzymaj za sznurówki. Dobra, ja cię trzymam, Andrzej. Śmiało, śmiało, śmiało. Śmiało, trzymam cię. Idzie dalej? Tak, tak. Na wprost, nie? 2 metry ma. Szeroki? No. Ale prosto idzie, nie? Tak. A da się zjechać bezpiecznie normalnie na tyłku? Blokuje, nie? A dobra. Co, wyciągać? No dawaj. Oj, kurwa. Bomber zostaw, ty gwałcicielu jeden. Tego się zapadła. I kurwa, i tutaj zaraz po lewej jest jeden stempel. Po prawej jest drugi stempel. I 2 metry i masz przodek. A są stemple? Są stemple. Mówię ci, wiedz, śmiało, nie czaj się. Chodź tutaj, chodź tutaj. Wyjdziesz, później się obrócisz i przodem wyjdziesz. Koła komarów tam. A czy tunicy wylatują nawet? Ja się rozpędziłem do dziury, kurwa, patrzę, a tam kurwa. I to tak fajnie wybrane, bo na samym środku jest jeszcze taki wydziobany skała, wiesz. Tam jest twardo, tam może śmiało chodzić, tam się nikt nie obsunie. Normalnie wiedz. Śmiało, śmiało, tam nie ma daleko. Aha. Widzisz? Po lewej, po prawej stemple masz. Resztki w sumie. Boga, albo taka poszukiwawcza. Albo może poszukiwawcza była, no. Odejdź. No. Dupa, dupa. Mówiłem, że jak z seksem 18-latka. Czekaj. Nagrasz to? Nagram. Cały czas się nagrywa. Odsłoń. Daj. Okej. Chodźcie. Jesteś. W środku zaraz. Chodź. Światło. Nagrywam, tylko światła nie mogę znaleźć. Mam dwie. Mam. Dobra, jest. No, faktycznie. Wyjście ekstrem. Miejsca nie zdradzamy. Ale prawdopodobnie poszukiwawcza. Miejsce piękne. No. Gdzie jest? Łapki mam. No, jest okej. Okay. Dobra. Czekaj, wyjdź. Wychodzę. Weź mi to, rzuć na ten. Aż kurde, potężne. Mhm. Kupę metrów w dół, nie? Do ile? 30-40, ja wiem. No. No. No tak mówię. Kurde. To zobacz, jakie tu muszą być dziurska. No. Dosłownie, kurwa, jesteśmy przy drugiej szolni. Tylko nie wiadomo, czy to nie zjechało z góry, nie? Czy się nie obsunęło samo? Nie, otwór jest tak. Tu to drzewo, jak nie było, to mogło. Nie? I. Robić to nie? I. Luźnią zasypać. Ale to widzisz, że tutaj jest wejście, bo widzisz przepis. To widać. No. Tylko nie wiem, ta szaba się nie siada, wiesz? Aha. Tu kurwa widzisz ten kamlot, to tam no siada. Zobacz. Patrz. Czy to się dalej nie zacisło? Andrzej, patrz. Siada. To się rusza. To ja chciałbym ale się tu wkopać. Ale to jakby poszło, to wiesz, bo mogłoby się otworzyć. Ale to jakby chciał wykopać, to musisz zabrać. Tak. To trzeba zabrać.
Pasami będziemy to wyciągnąć. A znowu ty jak wygrzebiesz, to on ci spadnie. I zajebie ten. To jak wygrzebiesz, to on ci poleci, bo on wisi. A to w którą stronę mówicie, że ona pójdzie? Tam. Tam. Ale tu jakbyś chciał kopnąć to, to ten ci spadnie. No. On wisi na tej ziemi, nie? To trzeba usunąć i dopiero grzebnąć. To wtedy tak. Wtedy tam już, wtedy się dostaniesz. To trzeba tak bezpiecznie to robić, bo się to, to usuwać, nie? To, to ta strona się odsunęła. Bo tu jest, zobacz, tu jest różna strona, tak. Widzisz? No. Tu jest różna strona. A tu się obsypuje ten gruz cały. No i tu jest. Ale to jest, widzisz, popękane, a tam jest jednolite, nie? W tej, co byliśmy teraz w środku. Ale ona tu niżej też jest jednolita, tak, ona no, tylko na górę wyłaźnia. Na górze, no. Jest tak, tam kurwa była związana. Tak, tu jest skała, lita. No, no, właśnie, no, coś takiego. To jest lita skała. To jest wszystko lita skała. Tylko mówię, tu jakbyś chciał grzebnąć, to musisz usunąć. Bo inaczej, kurwa... No, bo to jak się obwali, tam to jest zakręgnięte. To się zamknie. No, nie, nie. To widać, że nikt nie włazi. Dobra. Słuchaj. Obok mamy coś. Uważaj. To chyba też nie. Trzymaj. Dobra. Uj, ale żeby coś uczyć. Czy jest? Nie wiem. Albo to zjechało? Nie, no nie, nie może nie, być nie, tak. Nie, nie, bo to tak by się pokładało. Nie, równa ściana jest. Równa? Tu jest równa i z tamtej strony też jest równa. Nie, nie, założony jest chodniczek, wiesz? Aha. To mi się wydaje. On jest wycięty, widzisz tu? No. A co oni mogli tam wydobywać? Co to? A i schody. Kurczę. Tyle więcej, no. Wiem tylko gdzie dziury są. No. Ale co tu wydobywali? Gdzie i tu w dół, kuźwa? Kurwa, mu ci jedne, nie patrz tam, kurwa. Nie, patrz, gdzie wyciągnę. Ej, ale to... Kupa, to zjeżdża centralnie, tu jest! No, z tej strony widać jeszcze bardziej. Wjechało pospół, nie? No. Tylko wiesz, co mi się zdaje? Że on jest w tamtą stronę. Tylko on wjechał w ten najniższy punkt. Potężna dziura. Stąd jest na pewno niewiele. O, ja pierdzielę. No, zjadź tam. Stąd byś nie wyszedł. O. Stąd nie wyjdziesz. Ja. Ty jak klękniesz, to już zdechniesz z głodu. No. I może krzyczeć i nikt nie słyszy. Tu na dół jest 10 metrów. Spokojnie. Minimum. No. Ja tu zawsze zaniżam te, wiesz, głębokości. Ale to co, te szyby się zapadł, czy pójdzie? Ja ci powiem, on mógł być zakryty z góry, wiesz? No. Bo oni tylko belkowali i zasypywali od góry, wiesz? No. A to z czasem zgniło i spadło. To był standard, że oni tak tam czopowali. Nie polecę? O, nie ryzykuj. Lewo zawsze. Sygna jest na stronę, nie? Tak. No, panie. Ale też jest zielona skała miedź, nie? Te są jakieś tam złoża miedzi. Są związki, no. No. Tam jak jest ta żyła tego białego kwarcu. Nie wiem, czy to widzisz, to po lewej stronie jest. No. Widzisz? No, no. Gdzie? Ile to jest zielona? Gdzie? Za płot. Nie, zacznę. Za płot. O kuźwa, tutaj być samemu na grzybach, coś wjebać. Ale rura. O! O, bąbel. Co to jest? Wiem, co to mogło być. Jak się szyb zakrywali, wiesz? Reszki zostały. Ona idzie tam. Ale tak, potężny. To jest urobek z szybu. To jest wszystko urobek z szybu. Jak będziesz chciał się kogoś pozbyć, to zawsze może go tu wrócić. Wepchnąć, nie? Umrzeć nie umrzeć od razu. Już nogę złamie. No ale z głodu zdechnie, to mi wiesz. No kamieniami się nie wyszedł. Nie, nie wyszedł. Nie ma opcji. Kurwa. Od nie wyjdziesz. Nie. Żebyś wyjechał.